Teraz muszę powiedzieć, że bardzo lubiłem kiedyś śpiewać, zwłaszcza piosenki turystyczne. Mówię to z tej okazji, że w sobotę było 60-lecie PZTK-u, także wspominaliśmy sobie te czasy, gdzie śpiewaliśmy przy ognisku. Zresztą wy też macie ten wątek turystyczny. Pan profesor Suszycki na pewno stara się, że tak powiem, wszczepić zamiłowanie do krajoznawstwa i turystyki. Zresztą pani Maria Szubert również przecież szefowa przewodników w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę Państwa, jeszcze nie przebrzmiały echa uroczystości zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu III wieku, jak lot błyskawicy, minęły wakacje i mamy już 12 października. Trzeba wreszcie rozpocząć nowy rok akademicki. Wykładowcy już stęsknili się za swoimi studentami. I myślę, że studenci też, sądząc po frekwencji, jaka tutaj jest dziś na sali. Bo widzę, że niemal, że są wszyscy. A do tego wszystkiego, jak się okazuje, jest 70 nowych studentów. Być studentem Uniwersytetu III wieku to dzisiaj trendy. Także pozostaje mi życzyć wszystkim Państwu sukcesów, radości, z rozwoju, ze spotkań, z tego, że cały czas idziemy do przodu. Cieszymy się, że z nami są najmłodsi. To teraz jest tak jak wielka, wielopokoleniowa rodzina. Bo jest Uniwersytet III wieku, w tych murach jest Uniwersytet II wieku, też w sobotę miał inaugurację. No i mamy Uniwersytet I wieku, naszych najmłodszych. Chciałem Wam powiedzieć, najmłodsi, kochani, żebyście lubili czytać książki. Bo to jest najcenniejsze źródło wiedzy. Poznawajcie kraj, piękny kraj, jego historię, ludzi. Słuchajcie wskazówek nauczycieli, ale też radośnie spędzajcie swoje dzieciństwo, bo to jest najlepszy okres w swoim życiu. Jakbyście zapytali dziadków o okres dzieciństwa, to na pewno zobaczycie, że bardzo szeroko będą się uśmiechać. A to dlatego, że zawsze się wspomina ten okres dzieciństwa bardzo ciepło. A dlatego się uczcie, bo kiedyś wy będziecie musieli budować dalej ten nasz piękny kraj, dbać o to, żeby był nowoczesny i żeby się liczył w świecie. Dziękuję bardzo.